Gwiezdne Wojny Władca Pierścieni, to się okaże, że jest bardzo dużo podobieństw. Teraz, dlaczego tak jest? Dlatego, że to, co nazywamy konwencją, czyli pewien zestaw elementów, które nam pomagają rozpoznać, że to jest coś podobnego, jest tu i tu taki sam. Na przykład widzę bujającego się na żerandolu faceta ze szpadą, to chyba konwencja płaszcza i szpady. Jak facet ma jeszcze płaszcz, to już wszystko jest jasne. Kiedy widzę umieśnionego Schwarzeneggera na ekranie, to wyjąwszy film Gliniarz w przedszkolu, zakładam, że Schwarzenegger, a jeszcze jak jest nagi, to już na pewno, będzie walczył z potworami, ratował księżniczki, ratował smoki i tak dalej, zabijał smoki, zabijał księżniczki. Innymi słowy, są takie elementy, które kiedy widzimy w utworze, to mniej więcej rozpoznajemy, czego się spodziewać. I takie elementy są na dwóch poziomach. Pierwszy poziom to jest, jak wygląda świat. A więc jeśli widzimy krasnoludki, to jest szansa, że się pojawi też sierotka. I to jest, jak wygląda świat. Jeżeli widzimy statek kosmiczny w Gwiezdnych Wojnach, to się spodziewamy, że będzie dużo elektroniki, komputerów z lat 70. i tak dalej. Ale jest też inny poziom. Oprócz wyglądu świata jest poziom fabuły, przebiegu zdarzeń. I to jest to, co mamy w Gwiezdnych Wojnach i w Władcy Pierścieni. Fabuła, losy bohaterów, zwłaszcza głównego bohatera, układają się w podobny sposób. I to też jest pewna konwencja. To znaczy, w naszej kulturze jest spora liczba dzieł, które wykorzystują podobną fabułę. I teraz takich konwencji fabularnych, czyli takich typowych historii, które mogą się powtarzać w różnie wyglądających światach, takich typowych historii mamy dużo. Ja dzisiaj chcę zrobić z wami scenariusze do jednej takiej konwencji, która się nazywa Śledztwo z potworem. Skąd ją wziąłem? Czy ktoś zna z was taki serial Supernatural albo Nie z tego świata? Okej, większość z nas nie zna, to bardzo dobrze. Serial z grubsza polega na tym, że mamy dwóch gości, jeden ma 20 parę lat, drugi ma 20 kilka, czyli jest trochę starszy, dwóch braci, którzy wyruszają w drogę w poszukiwanie swojego ojca. Jednemu z nich jeszcze ginie dziewczyna na początku, co daje mu dodatkową motywację, żeby zabijać zło. I no właśnie, zabijają zło. Po drodze lądują w różnych miejscach, głównie to są miejscowości, miasta, rzadko się zdarza, żeby byli w dzikich osterpach. I tam zabijają zło, które komuś zagraża, ale zanim zabiją zło, muszą się dowiedzieć, w jaki sposób to zło działa, skąd się wzięło. Teraz, kiedy spojrzycie na te handouty, mam nadzieję, że każdy może spojrzeć, nawet jeśli nie starczyło dla wszystkich, to typowy przebieg fabuły w śledztwie z potworem. Nie będziemy go teraz dokładnie analizować, ale wygląda z grubsza tak, że zło się przebudziło, zło jest to na wolności. Następuje kilka wydarzeń. Zło kogoś zabija, na przykład co 10 lat duch się budzi i zabija jakąś osobę. W pewnym momencie przybywają bohaterowie. Tam przybywa kawaleria. Przybywa kawaleria, czyli nasi bohaterowie. Zaczynają śledztwo. Ta właściwa część to jest właśnie śledztwo, rozwinięcie, główny tok akcji. Oni wtedy znajdują informacje, które im pozwalają zrozumieć naturę zła, jak je można zniszczyć, komu ono teraz zagraża. Po czym przybywają znowu tam, na miejsce, w którym ma zginąć ostatnia niewinna ofiara i ratują ją, otrzymują podziękowania często od miejscowej ludności, zwłaszcza od ofiary i ruszają dalej w drogę. Oczywiście nie każdy odcinek tak wygląda, natomiast to jest typowy przebieg wydarzeń w ramach konwencji, która się nazywa Śledztwo z potworem. Są tego możliwe rozmaite odchylenia. Na przykład może się okazać, że ofiara nie jest niewinna. Może się okazać, że bohater się zakochuje w potworze, ale to być może wyjdzie nam potem. Teraz, co chcę z tym zrobić? Chcę zrobić ze dwa takie scenariusze z wami teraz, w dwóch światach, które nie są światem 2006 roku, w którym dwójka braci jeździ Chevroletem Impalą z 67 roku w Stanach Zjednoczonych, szukają w Google informacji na temat potwora, czasami szukają w starych książkach, ale to jest generalnie świat, nasz świat, trochę zmieniony, trochę. Natomiast chcę, żebyśmy zrobili taki scenariusz, który będzie miał podobny przebieg zdarzeń, w innym świecie zupełnie. Dlaczego chcę, żebyśmy to zrobili? Bo moim zdaniem na tym dobrze widać, że kiedy przypatrzymy się właśnie
jak wygląda fabuła, bieg zdarzeń w pewnych utworach w naszej kulturze, to jesteśmy w stanie później na przykład fabułę Odcego 2 obrać z tamtej otoczki science fiction, przenieść ją do Warhammera, zamiast obcych dać zombie i kiedy będziemy patrzeć na to, co się dzieje z bohaterami w Obcym 2, to już mamy właściwie gotowy scenariusz do Warhammera, który jest w konwencji survival horror. Czyli to jest narzędzie, którego można użyć do stworzenia scenariusza, moim zdaniem w dość sprawny, szybki sposób. Ten scenariusz to jest pewien plan. Można mówić, że on jest liniowy, bo w pewnym sensie tak jest. Natomiast to jest podstawa, z którą później można dużo rzeczy zrobić. My się zajmiemy stworzeniem tej podstawy. No i na początek chciałbym, żebyśmy wybrali jakiś popularny system, taki, który mniej więcej wszyscy znamy, żeby w nim stworzyć taki scenariusz. Ktoś ma propozycję? Forsung. Gedeki. Forsung, Gedeki. Maskarada. Papier maskarada. Warhammer. Może być Warhammer? Wydaje mi się, że jest najlepiej znany. Dobra. Mamy Warhammer, czyli mamy świat fantasy. Mamy świat, który jest gdzieś tam jedną nogą w średniowieczu technologicznie, drugą nogą w renesansie. Świat, w którym jest magia, chaos. Jeśli ktoś nie zna Warhammera, to jest mniej więcej średniowieczna Europa, może renesansowa, imperium niemieckie, podzielone na pewną liczbę takich księstw, którymi władają elektorzy. Oni mają dość dużo autonomii w ich obrębie i czynnikiem, który dla tego świata jest charakterystyczny, jest chaos. Chaos, który zagraża ludziom i innym rasom rozumnym. No i mamy taki świat i w nim chcemy zrobić śledztwo z potworem. Na początek warto się zastanowić, kim mogą być bohaterowie i kim może być potwór. To będzie główny nasz konflikt. Bohaterowie zmagają się z przeciwnikiem. Jeżeli spojrzycie na dół tych handoutów, to jest napisane, czego potrzebują bohaterowie. Jeżeli bohater w świecie Warhammera ma prowadzić śledztwo i walczyć ze złem, załóżmy dla uproszczenia, że to będą tacy sami bohaterowie w drużynie, to kto może być takim bohaterem? Kto będzie dobrze zbierał informacje i dobrze walczył ze złem? Kapłan. Łowca czarownic. Zostajemy przy łowcy czarownic. Jak zostaniemy przy łowcy czarownic, to już mamy prawie potwora, prawda? Z kim może walczyć łowca czarownic w takim świecie, w którym chaos wszystkiego zagraża? A może odwrotnie, czarownica i będzie polować na łowcę. Może by tak zrobić, ale nie chciałbym zaczynać od tego, bo myślę, że lepiej zrobić najpierw scenariusz mniej więcej tak jak jest typowy, a w drugim będziemy bardziej jeszcze kombinować, okej? Okay? Więc miejmy złowcę czarownic i jakiś potwór, który może mieć związek z chaosem? Z czarami. Z czarami. Jakiś mag chaosu? Nekromanta. Nekromanta. Ważne jest to, żeby to było nadnaturalne, prawda? Bo potwór to jest coś nienaturalnego, więc niech będzie łowca czarownic, czy paru łowców czarownic i nekromanta. Mamy bohatera i mamy przeciwnika i wiemy, że to ma być śledztwo, które doprowadzi do tego, że łowcy czarownic staną naprzeciwko nekromanty i będą z nim walczyć w końcowej scenie. Tyle wiemy w tym momencie. To jeszcze nie jest bardzo dużo. Potrzebujemy jeszcze dwóch elementów. Miejsca i czasu. One nie powinny być takie sobie, wiecie, wieczna RPGowa wiosna, wieczna RPGowa droga, wieczny RPGowy karczmarz, zawsze ten sam. Dobrze jest, kiedy w jakiś sposób to jest wyjątkowe. Na przykład czas. Czas, który nam się może kojarzyć z chaosem albo z nekromancją. Jakiś taki mroczny zima. Jesień przechodzi w zimę na przykład. Święto zmarłów. Nie pamiętam dobrze świąt Warhammera, ale okej, załóżmy, że jest święto zmarłów taki odpowiedni, w którym ludzie przychodzą na groby, prawda, w tamtym świecie. Na grobach nie ma krzyża, jest na przykład miecz, albo są symbole innych bogów, są symbole Morra, który jest bogiem śmierci. Kruki, mniejsza o to. Ludzie przychodzą na groby, mamy czas. To nie jest typowy czas, to jest wyjątkowy, dobrany do tej przygody, prawda? Pasuje do nekromanty. Mamy czas, mamy miejsce. Cmentarz, jeszcze coś? Jakaś wioska z cmentarzem?
Okej. Okay. Mamy coś takiego. Łowcy czarownic, nekromanta, wioska z cmentarzem. Może być na przykład w lesie, żeby nie było za łatwo. Klasztor. Klasztor. O, cmentarz, cmentarz przyklasztorny. To może być ciekawe. Czyli zostawiamy wioskę. Mamy w klasztorze jeszcze bibliotekę, żeby dokonać jakiegoś researchu. Właśnie, zgadza się. Miasto, jeśli w pierwszym wzorze typowa jest sceneria miejska, to może ktoś na obrzeżach miasta. Może być, ale zostaniemy przy klasztorze, myślę. Zostaniemy przy klasztorze i cmentarzu przyklasztornym. Jeżeli ktoś będzie chciał, może potem to rozwinąć, dobudować miasto, ale tu zostanę może przy tej małej przestrzeni w tej chwili. Okej, okay. I bardzo dobra to jest myśl właśnie, że klasztor jest dobry też dlatego, że ma bibliotekę, czyli nasi bohaterowie będą mieli gdzie szukać informacji. Już mamy ważną zahaczkę. A wiemy, o co się zaczepić. Święto Zmarłych. Mamy tych mnichów. Można sobie obejrzeć imię Róży, prawda, jako źródło inspiracji do tego, jak może wyglądać taki klasztor. I kiedy to mamy, mamy konwencję, bohatera, bohaterów, przeciwnika, miejsce i czas, to spoglądamy na fabułę, na ten typowy przebieg fabuły i teraz spróbujmy to przejść tak krok po kroku. Wiadomo, że nie trzeba zawsze tego robić tak, że siedzę z 18 punktami, prawda, i każdy po kolei, ale tu sobie to zróbmy mniej więcej, być może jakieś ominięte po drodze. Mamy najpierw przebudzenie. No, przebudzenie. Ktoś popełnia zły czyn, budząc wrogą ludziom nadnaturalną siłę. I mamy nekromantę. To wydaje się... że co może zrobić nekromanta? Porywać dziewicę, żeby składać ofierze. No, przygotowując się do rytuału. Może zrobić z siebie licza. Nieumarłego stworzy. Może zrobić z siebie licza, stworzyć nieumarłego. Zostańmy przy liczu. Zostańmy przy liczu, bo licz to potężny licz. I to jest też bardzo dobra motywacja dla postaci graczy. Jeżeli oni nie powstrzymają tego nekromanty, to w tym momencie chaos, śmierć, zagłada zyskają bardzo potężnego sprzymierzeńca. To nie jest tylko kwestia tego, że zginie jedna osoba, chociaż też taki scenariusz może być. Nie mówię, że to jest źle, też tak może być. Natomiast tutaj od razu mamy, tak, mamy dodatkowy rozmach. Więc nekromata chce się przemienić w licza. Powiedzmy, że zabił kogoś, żeby zacząć przeprowadzać swoje rytuały, zbierać składniki. Mamy od razu kolejne ofiary. Łowcy czarownic. Dlaczego mogli się znaleźć w klasztorze? Zostali wezwani? Ponieważ? No, chcieli się coś dziwnego, no... ktoś ginie. Kolejni mnisi znikają, a ponieważ nie ma w okolicy żadnego domu rozkoszy publicznych... Może skradziono jakąś książkę z biblioteki. Taką, która, że tak powiem, nie powinna wpaść w niepowołane ręce. Możemy połączyć, prawda? Mamy przynajmniej dwie rzeczy. Skradziono książkę, znikają mnisi. Być może jest tak, że znikają mnisi, przywołano łowców czarownic. W czasie, kiedy oni już są w klasztorze, zniknie jakaś książka i się okaże, że ona nie jest przypadkowa. To będzie nas prowadziło już potem do rozwinięcia, do szukania informacji. Czyli w tym momencie... Że mnisi kradną książki i z nimi znikają. Tak, to jest jak to jest okama, najprostsze możliwe wytłumaczenie. Więc mamy... łowców czarownic, którzy zostali przywołani ze względu na znikających mnichów i może oni niech nie znikają tak całkiem, ale któryś z nich został znaleziony po tym, jak zniknął. I nieświeży. I teraz widzimy następny punkt. Urzędnicy czy funkcjonariusze, czyli jakaś służba publiczna, to mogą być mnisi. Możemy dać tutaj mnichów, prawda? Którzy będą... po pierwsze poinformują postacie graczy, co się stało, wyślą list na przykład. Po drugie, oni już dokonali wstępnych oględzin tego pierwszego mnicha. Łowcy czarownic mogą go znowu zobaczyć. I teraz zobaczcie, mamy punkty przebudzenie, kolejne ofiary, niedawna śmierć. Może ten mnich był kimś ważnym, ten, który znamy teraz. Ktoś ważny w klasztorze? Dla graczy. Albo dla postaci graczy, to jest dobra uwaga, bo angażuje graczy w przygodę. Niech będzie bibliotekarz. Załóżmy, że ten bibliotekarz w naszej kampanii pojawiał się czasami jako postać, która pomaga łowcom czarownic, na przykład... Albo wątek osobisty. Łowcy czarownic przyjeżdżają na groby swoich dawnych mentorów, bo klasztorowie kiedyś pobierali nauki. Świetne.
Albo mają ten na sumieniu i są pobudować, nie wiem, przyjeżdżają do klasztoru. I to wprowadza dodatkowy wątek, kiedy mamy mentorów łowców czarownic dawnych i na przykład oni zostaną wskrzeszeni przez licza w którymś momencie, jeszcze nie licza, przez nekromantę, to wtedy bohater, kiedy stanie naprzeciwko swojego dawnego mentora, to tam się mogą pojawić różne rzeczy. Po pierwsze, na najprostszym możliwym poziomie, chwila zawahania, zanim rozwalę czaszkę komuś, nad którego grobem się modliłem dzień wcześniej. Po drugie, jeżeli u mentorów zachowały się resztki dawnych wspomnień, resztki duszy, to oni mogą... Lord Vader i jestem twoim ojcem. Tak, mogą walczyć z magią Manty, prawda? Mamy kolejny wątek, który na przykład w kulminacji na końcu może sprawić, że nekromancie coś nie pójdzie. Oczywiście to nie znaczy, że mentor w postaci graczy powinien rozwiązać za nich przygodę albo zabić za nich nekromantę, bo przygoda jest dla graczy i dla ich postaci, ale mamy dodatkowe wątki, które sprawiają, że to nie jest abstrakcyjna przygoda gdziekolwiek, prawda, ale konkretne miejsce, konkretny czas, konkretne postacie, ich dawni przyjaciele mogą się pojawić, jeżeli ktoś lubi wątpliwości, czyli na przykład mogę zniszczyć mojego dawnego mentora, ale być może jest możliwość, nie chodzi o to, żeby go przewrócić do życia, ale może muszę przeprowadzić jakiś rytuał, żeby mu dać spokój, nie mogę go zniszczyć, ale muszę znaleźć miejsce, w którym on będzie przetrzymywany do momentu, w którym dowiem się, jak mogę to zrobić. Albo na przykład chcę się dowiedzieć czegoś i teraz już sobie wyobrażam oczyma duszy mojej taką rozmowę, w której ten nie do końca opanowany przez nekromantę mentor zdradza jakieś strzępki informacji postaciom graczy, po czym nagle przegrywa i się na nich rzuca, ale oni już wiedzą, dokąd iść dalej i mają następny trop. Więc różne możliwości się otwierają. My teraz jesteśmy w tym miejscu, w którym mamy groźbę. Dobrą rzeczą dla przygody jest, kiedy już łowcy czarownic przybyli, wiemy mniej więcej, co się będzie dalej działo, to teraz przygoda nam przyspieszy coś takiego, że zło zagraża kolejnemu człowiekowi i może się pojawić jeszcze jeden trup. To jest, jak widzicie, punkt 9 w tej rozpisce. Jeszcze jeden trup, który pokaże postaciom graczy i graczom też, że tu nie ma na co czekać. Tu trzeba spieszyć się, bo to nie przelewki, bo rzeczy się dzieją szybko. OK. Więc załóżmy, że przyjechali nekrozy, znikali misi i teraz tą ofiarą z punktu 9 będzie właśnie ten bibliotekarz, ich znajomy. No i teraz mamy informacje. Pierwsze informacje i potem zasada zabójstw, istota zła. Czyli najpierw może określmy sobie, jaka jest istota zła. Bo dla nas, jako dla przyszłych mistrzów gry w tym scenariuszu, to może być interesujące. Nekromanta chce się przynajmniej w licza, musi zabić jakichś ludzi, znaleźć książki, żeby przeprowadzić rytuał. Jak można go powstrzymać? Podczas rytuału na przykład... Co może się stać podczas rytuału? Można go przerwać, po prostu. Na siłę. Można zanim zacznie i nie dopuścić do prowadzenia rytuału. Tak. Zniszczyć książki, zanim zdąży z nich skorzystać. Ale mnisi nie będą chcieli się zgodzić, prawda, na to, żeby... To może być znowu konflikt dodatkowy na sesji. Łowcy czarownic mówią, zniszczymy na wszelki wypadek wszystkie książki, które mamy w bibliotece na ten temat, nie wiem, na temat ożywiania zmarłych. Wszystkie książki, które mają setki lat, bo i w ten sposób nekromanta zostanie powstrzymany. Załóżmy, że w którymś momencie, mówimy o takim momencie, w którym już wiedzą. Wtedy mnisi mówią, nie, a jeden z nich pokryją mu, chowa te książki, nikt nie wie gdzie. Wszystkie nie. Chowa kilka, które są najbardziej potrzebne, z których nekromanta mógłby skorzystać. Jeżeli chcemy wprowadzić taki wątek do przygody, to tu się pojawia kolejna bramka, prawda? Wątek poboczny, poszukiwanie tych książek. Może tak naprawdę mnisi nie giną dlatego, że nekromanta potrzebuje ich ciał do czegoś, tylko dlatego, że potrzebuje informacji od nich na temat ksiąg. I w tym momencie jakby taki mnik, który ugrywa gdzieś księgę, jest kolejną potencjalną ofiarą.
Albo zdrajcą, który służy nekromancie. I tego bohaterowi graczy nie będą wiedzieć do końca. Będą szli na przykład na koniec przygody za tym mnichem. On niesie to łuczywo, rzuca długie cienie, pochodnia, którą trzyma w dłoni. I potem, kiedy łowcy czarownic wchodzą do pomieszczenia, on za nimi zamyka drzwi na klucz. Na przykład. Prawda? Zobaczcie, jak dużo wątków nam się pojawia, jak już jesteśmy, siedzimy w tej konwencji i w tym świecie i mniej więcej wiemy, co się dzieje w tego typu historiach, to od razu się otwiera bardzo dużo furtek. Oczywiście coś trzeba będzie wybrać potem. A więc mamy sytuację, w której nekromanta potrzebuje do czegoś, niech będzie, że potrzebuje i ksiąg, i mnichów. Można wprowadzić wątek mnicha żywej księgi, czyli jest ktoś, kto jest księgą, to znaczy pamięta, prawda? Słowa, które są powtarzane przez opata, opatowi, 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 czy przeorowi i tylko jeden mnich w klasztorze to wie. Kolejny wątek. I to może być ta ostatnia ofiara, prawda? Ten mnich, który pod sam koniec nekromanta od niego wydobywa informacje o tym, jaki jest ten ostatni składnik, co trzeba na koniec zrobić. No i dla nas jest teraz ważne to, że postacie graczy o tych wszystkich powiązaniach jakoś mają się dowiedzieć. Tutaj może sobie tylko powiedzmy, jak mogą szukać tych informacji, skąd mogą je czerpać. Z ksiąg, z przesłuchań, nie wiem też. Przesłuchać mnicha. Mnich nie chce mówić, ale wiemy, że jeśli powie, to szybciej znajdziemy nekromantę. Znowu konflikt. Trzeba haki znajdować na tych, co chcą mówić. To są łowcy. Dadzą sobie radę. Dadzą sobie radę? No, ale powiedzmy, że są, nie wiem, działają pod autorytetem kościoła, więc tak naprawdę nie mają zwierzchności nad mnichami, tylko podlegają opatowi, więc muszą mieć współpracę. No, jak po prostu mogli wszystkich torturować, to byłoby trochę za prosto, nie? Więc no, ogólnie to masz trzy kanały. Jeden to archiwa, czy to w samym klasztorze, czy na przykład księgi sądowe z okolicznego grodu, czy zamku. Drugi to wiedza rodowa, jakieś ballady, pamięć wśród pospólstwa, wśród wieśniaków okolicznych. A trzecia to sami świadkowie z klasztoru. Wiedza rodowa, retrospekcje nekromancji. Nekromanci też, ale łowcy czarownic kiedyś byli w tym klasztorze. Prawda? Nie pierwszy raz się modlą nad grobami swoich bliskich. Co drogą już wiemy, gdzie nekromanta odprawi rytuał, prawda? Może w jakichś katakumbach, ale w każdym razie to też nie może być przypadkowe miejsce. Kulminacja nie może być w miejscu takim just like that po prostu. I możemy wprowadzić, jeżeli ktoś lubi, wątki retrospekcji, w których na przykład łowcy czarownic przypominają sobie ważne informacje albo postacie niezależne, mnisi stają się bliscy postaciom graczy i graczom też. Dzięki retrospekcjom, w którym się okazuje, że to nie jest przypadkowy mnich, ale na przykład opatrzył mi kiedyś ranę 10 lat temu. Gdyby nie to, to umarłbym. A teraz moi kumple chcą go torturować, żeby wydobyć od niego informacje. I oczywiście opat nic o tym nie wie. Mam powiedzieć opatowi, co się dzieje. Mam powstrzymać kumpli, przyłączyć się, stanąć z boku. Prawda? Kolejne wątki. A więc wiemy już mniej więcej, skąd mogą czerpać informacje w postaci graczy. Dowiadują się w którymś momencie, co się dzieje. Dowiadują się, jaką intrygę snuje nekromanta. I przechodzimy do kulminacji. Jak sobie wyobrażacie kulminację w takim scenariuszu? Na pewno jakaś konfrontacja musi być. Okay. Ja bym myślił, że to jest opat, były opat, tak? Czy tam, który powiedzmy zlecił mnichom spisanie jakiejś tam księgi i każdy z nich coś tam pamiętał. No to siłą rzeczy każdy z nich posiada część wiedzy, musiał ich wszystkich zabić i tą wiedzę zebrać, tak? Albo potrzebujemy ciała, albo samą wiedzę z ofiar, także albo ciała, albo ostatnia ofiara. I teraz moment zabicia, czyli rytuał może. Czyli nekromanta jest byłym opatem. Dokładnie. Zna klasztor od podszewki. Dokładnie. Czyli ma jakieś ukryte komnaty swoje też tam. Tak? I co więcej, łowcy czarownic też go znają. Albo 20 lat temu na przykład. Znali go kiedyś. Od niego brali święcenia. Od niego brali święcenia. I to będzie dopiero mrocznie. Jeszcze jeden wątek uprzedził, że jakby właśnie jeśli
postawimy na to, że tak naprawdę chodzi o informacje, nie o same ciała mnichów, to można zrobić coś takiego, że jeden z nich ma informacje, które są, czy wie, gdzie je znaleźć, które są kluczowe do tego, żeby go powstrzymać. I teraz może wie, jeśli on może wyciągnąć te informacje od niego, nawet jeśli on będzie martwy, prawda? Ale łowcy czarownic mogą się dowiedzieć tylko jeśli będzie żył, więc nie dość, że jakby muszą pozyskać jego współpracę, to jeszcze muszą go ochronić. Kolejny wątek, jak ktoś opowiada sceny. A on złoży przysięgę, że nie może powiedzieć nikomu na przykład. Na przykład? Okej. I jak jesteśmy przy samej kulminacji, to jeszcze jedna rzecz. Nie jest powiedziane, że musi tak być. Natomiast w niektórych drużynach prawdopodobnie sprawdzi się takie rozwiązanie, że ci łowcy czarownic na koniec będą musieli wykonać ważnego wyboru, bo pojawią się nagle różne racje. Nekromanta jest zły, trudno będzie z niego zrobić kogoś dobrego, ale na przykład okaże się, że jedyną drogą do tego, żeby nekromantę powstrzymać, jest zabalić katakumby, w których się to odbywa, czyli w momencie, w którym jest ten rytuał, to ok, ale musimy, nie wiem, zabalić katakumby, zniszczyć jakąś część klasztoru, musimy spalić wszystkie księgi, z których korzysta w czasie rytuału. Dobrze byłoby znaleźć, jeżeli ktoś lubi takie sytuacje, też coś, co utrudni trochę te decyzje postacią graczy. Natomiast w tej chwili nie przychodzi mi do głowy nic, co by równoważyło zło nekromanty. Któryś z graczy był nie tyle łowcą czarownic, co właśnie kapłanem, który się tak na tym zajmuje. Czy to Warhammerze może być byłym kapłanem, po prostu kapłanem, który jest równocześnie łowcą czarownic, jakiejś tam Wereny, czyli jakiegoś boga, który zajmuje wiedzą, to dla niego na przykład alternatywa pomiędzy powstrzymaniem licza a zniszczeniem biblioteki, powiedzmy, no, trzeba by, nie wiem, spajczyć cały klasztor łącznie z biblioteką, byłaby takim dosyć właśnie dramatycznym wyborem. Albo prościej. Ci wszyscy mnisi, którzy zniknęli, czy część z nich, są żywi i poddani długiej transformacji w jakieś potwory. Trzeba ich pozabijać, żeby się nie udało. Masz wybór moralny między zabiciem niewinnych, a pokonaniem nekromanty. I może być szukanie trzeciej drogi. I teraz kto wie, czy trzecia droga jest, czy... Ale jest presja czasowa. Istnieje. No właśnie, jest presja czasowa. I na przykład mistrz gry kupił sobie klepsydrę wcześniej, stawia klepsydrę i mówi, jeżeli klepsydra się przesypie trzy razy, rytuał dobiega do końca w czasie rzeczywistym. Okej, okay, mamy szkielet scenariusza, pasuje do konwencji. I teraz tak, to nie jest jeszcze gotowy scenariusz, rzeczywiście taki, który można byłoby poprowadzić natychmiast, ale sądzę, że jestem w stanie teraz wyjść stąd, pójść do domu, usiąść przy biurku i rozrysować czy spisać, wybrać niektóre możliwości i zrobić z tego scenariusz. I teraz zobaczę, jak dużo możliwości się pojawiło, mimo że punktem wyjścia był schematik, który się powtarza w 50-60 odcinkach serialu Supernatural. Ja naprawdę oglądałem tego serialu 4 sezony. 4 sezony są na DVD dostępne, teraz leci 5. I jakieś 70-80% odcinków to jest ten schemat, tylko że tam on jest mało modyfikowany. My możemy wybrać po prostu to, zwłaszcza jeżeli mamy mało czasu, to możemy dosyć szybko stworzyć taką przygodę, ale jeżeli chcemy się trochę bardziej pobawić, stworzyć coś bardziej skomplikowanego, to mimo tego, że punktem wyjścia jest konwencja, która może być dla nas ograna, możemy dużo ciekawych rzeczy wyciągnąć z tego. To jest pierwszy scenariusz. Zajęło nam to 25 minut gdzieś, myślę, chyba nie tak dużo. To stworzymy jeszcze sobie drugi. Jedną rzecz dopowiem pomiędzy nimi. Typowe postacie w takich przygodach, w handoutach są rozpisane, 5 najważniejszych. Tak, bohaterowie i potwór. Właściwie powinna być odwrotna kolejność, bo wychodzę z założenia, że bohaterowie jednak są najważniejsi. Bohaterowie i potwór, tam jest rozpisane mniej więcej, co robią w czasie przygody. Dla potwora typowe jest to, że zostaje przebudzony albo sam przychodzi, czyli tutaj nasz nekromanta, kogoś zabija, zagraża komuś niewinnemu, walczy z bohaterami,
i zazwyczaj przegrywa. Nie jest powiedziane, że musi przegrać w każdym scenariuszu, prawda? Bohaterowie mniej więcej wiemy, co robią. Ofiara, często to jest kobieta lub dziecko, ktoś niewinny. Tu możemy zrobić z tego mnicha, dać mu jakieś sympatyczne cechy, na przykład, że nie wiem, jest najstarszym mnichem w klasztorze, ten ostatni. Takie cechy, które sprawią, że w postaci graczy będą chciały go ratować. To jest ktoś, kto był opiekunem w klasztorze, na przykład sam chłopców czarownic. Mamy ofiarę, dobrze byłoby, żeby ona nie była obojętna dla postaci graczy. I te dwie ostatnie postacie, kontakt, informator, w dużym stopniu są podobne. Ktoś musi sprowadzić postaci graczy, wysłać list, tak jak w Zebie Cthulhu, prawda? Nieśmiertelny schemat scenariusza w Zebie Cthulhu, jeśli ktoś wie, znaczy polega ten scenariusz, na podstawie prozy System, na podstawie prozy Lovecrafta. Nieśmiertelny schemat jest taki, że ktoś wysyła postaciom graczy list, one dojeżdżają do miasta, tamten ktoś zostaje zamordowany, ewentualnie znika i potem zostaje zamordowany. I w tym momencie postacie graczy są przyciągnięte. Ta funkcja kontaktu została spełniona. Czasami to może być przedmiot, omen. Ktoś znajdzie coś ciekawego w książce. To nie musi być koniecznie osoba. No i informator to też mogą być przedmioty, ale ważne jest, żeby w przygodzie było coś albo ktoś, dzięki czemu postacie graczy będą mogły zdobywać informacje. I jak widzicie, kiedy sobie rozłożymy tak na czynniki pierwsze jakąś konwencję, nie zawsze trzeba to robić w taki sposób jak tutaj, żeby było tyle tych punkcików, to może się okazać, że z tych klocków już nie można złożyć coś naprawdę fajnego. Ok, drugi scenariusz, jaki system? Star Wars. Star Wars. Cyberpunk. W cyberpunku jest jakieś siły nadnaturalne? Mogą być, to jest crossover, tego było Cyber Cthulhu. Może, właśnie, było Cyber Cthulhu. Może tak, kto wie, co to jest Cyberpunk? Może Fading Suns. Nie znam ich dobrze z kolei. To może tak, niech będzie Cyberpunk, to znaczy za kilkadziesiąt lat świat, wielkie miasta, ludzie, którzy mają wszczepy we wszystkim, sieć, w której każdy, kto może, siedzi jak najdłużej, bo sieć daje, tak jak teraz, tylko bardziej przyjemne bodźce, korporacje, które rządzą światem, to jest jedna warstwa świata. A jeżeli rozkminiliby na przykład koncept z scenariuszem dla złych postaci, a nie dla dobrych postaci? Jest ciekawy i tak na gorąco widziałbym go może tak, że jest taki dosyć złożony z retrospekcjami i naruszy się tak, że postacie graczy pod koniec się dowiadują, że to, co chce zrobić ich przeciwnik, to bohaterów graczy muszą zrobić sami, żeby osiągnąć swój cel. Czyli na przykład przy nekromancie załóżmy, że nekromanta chciał zostać liczem. Postacie graczy dowiadują się w którymś momencie o tym, że mogą wskrzesić kogoś, co jest dla nich niesamowicie ważny. Nie wiem, każdy może wskrzesić swoją kochaną. To nie jest to trudno dla paru osób rozpisać. I w tym momencie się okazuje, że oni muszą kontynuować to, co zaczął przeciwnik, żeby osiągnąć swoje cele. Ale chyba nie chciałbym w to wchodzić za mocno, bo ta konwencja mocno bazuje na tym jednak, że jest ktoś dobry i ktoś zły. Przychodzi potwór ze świata spoza i zaczyna zabijać naszych. Więc jeśli się zgodzisz, to odstawię i w trochę prostszej postaci jednak nie chcesz tym drugi. Chyba że w trakcie nam się narodzi pomysł. Jeżeli się narodzi pomysł, to chwytajmy go. Być może w trakcie się coś takiego pojawi. A więc mamy ten świat cyberpunka, przyszłości, wielkie miasta, korporacje. To jest jedna warstwa. Druga warstwa rzeczywistości. Jeśli ktoś z was czytał jakieś opowiadanie Lovecrafta, są istoty z mitów, są istoty gdzieś z zewnętrznych przestrzeni, z dalekich gwiazd, z których część teraz spoczywa gdzieś w głębinach Ziemi, na dnie oceanów, które czekają na przebudzenie. I na świecie rozplemiły się kulty, które chcą obudzić te istoty z mitów dla różnych celów. Na przykład chcą, aby w świecie rządzonym znów przez te istoty, co jest nieuniknione, ale może to przyspieszyć, ci ludzie zostali oszczędzeni właśnie dzięki temu, że im pomogli. Ja nie wiem, czy to jest
potrzebne tak naprawdę. Można pójść w kierunku horroru technologicznego, sztucznych inteligencji. Okay. Ludzi, którzy są już tak przetworzeni, że nie są ludźmi. Szaloni naukowcy, tak, eksperymenty, to nie musi być potwór per se, taka siła nadnaturalna w tym sensie bezpośrednim. Masz rację. Sztuczna inteligencja, która nie poszalała, może być tu wystarczająco potworna. Masz rację. Albo biokomputer, mózg przeniesiony do systemu podtrzymywania życia, jako odpowiednik zostania liczem. W sumie? Dobra, czyli mamy przeciwnika. Potrzebuje więcej mózgów, żeby sieć działała sprawnie, sieć neuronowa. Czyli teraz załóżmy, zobaczymy jeszcze, czy zostaniemy dokładnie przy tym, ale niech będzie, że biokomputer, biologia i super nowoczesna technologia, to jest zło, to jest potwór w tej przygodzie. No nie jest naturalny, to prawda. Nie spotkamy na ulicy. Może po prostu szalony naukowiec, który buduje biokomputer, bo stwierdził, że to jest bardziej efektowny sposób budowania maszyn. To jeszcze zobaczymy potem w trakcie. Natomiast też jest dość ważne, żeby był jednolity, bardziej wyrazisty przeciwnik i w tym sensie, jeżeli szalony naukowiec zbuduje komputer, możemy to wykorzystać, ale wtedy będziemy mieli dwóch przeciwników w pewnym sensie i może być tak, że na przykład robimy szalonego naukowca, a pod koniec się okazuje, że oprócz tego przed nami stoi komputer, ale możemy też zrobić jednego przeciwnika, który będzie promieniował na wszystko. Zobaczymy w trakcie tworzenia scenariusza, jak nam to wyjdzie. Jakie postacie, jacy bohaterowie, zaczęliśmy od potwora, okej. Okay. Jacy bohaterowie pasują do tego, żeby się zmierzyć z takim naukowcem czy biomózgiem? Biomózgiem? Co to może być? Hakerzy, jacyś informatycy. Albo policjanci, ostatni częściowo uczciwi w tym skorumpowanym świecie. Kogo wybierasz? Masz taki wątek detektywistyczny. Najemnicy wynajęci przez korporację. Dziennikarze. O, i to mogą być złe postacie. Najemnicy wynajęci przez korporację, mózg. Jeżeli gdybyśmy chcieli zmienić konwencję, przełamać trochę, to mogłoby się okazać, że ten wielki mózg po to na przykład, dlatego zabija ludzi, że to są wysoko postawieni przedstawiciele korporacji, którzy panują, nie wiem, zagłada atomową świata, wywołanie wielkiej wojny jedyną istotą, która te plany chce pokrzyżować, pomieszać szyki, jest właśnie ten niby supermózg. A postacie graczy są po to, żeby zabić kogoś, kto światu sprzyja, ale nie wiem, czy chcemy w to wchodzić. Chcemy? Jasne. Dwa inne głosy z sali. Chcemy, czy nie? Tak. Tak, bo nie. To będzie coś nowego w tym. Dobra, zobaczymy, do czego nas to doprowadzi. To jest duża zmiana w konwencji. Zobaczymy, co będzie. Ok, a więc mamy bohatera, przeciwników. Mamy najemników korporacji, mamy ten biomózg, który jest skonfliktowany z korporacją. Potrzebujemy miejsca. No oczywiście, metropolia. Metropolia. Jakieś gigantyczne wieżowce? Na najwyższym piętrze super wieżowca będzie ten mózg na przykład na koniec? No może właśnie jakimś podziemnym bunkrze w tym, że mogę zabrać. Jakaś stacja kosmiczna, stacja badawcza, takie zamknięte miejsce z kolei też. Stacja badawcza. Habitat po prostu odrębniony był. Ale to ciężko. To zakłady świata. Podziemny bunkier. Zróbmy coś takiego, jak jest strefa 51 w Stanach Zjednoczonych. Super nowoczesny obszar technologii rządowych, o których nikt nie wie. Ok? Nasz kolega powinien to się porusza i to będzie samolot, jeśli w powietrzu tankowiec pływający. Będzie coś, co się porusza. Prawie nie jest w stale miejscu. Ale to ma być miejsce do konfrontacji, czy miejsce do prowadzenia śledztwa? Słuszne pytanie, bo to mogą być inne miejsca. Zróbmy tak, niech będzie śledztwo w wielkim mieście i będzie gdzieś ruchomy, nie wiem, okaże się, że to jest łódź podwodna, w której ten mózg jest w tuż nad Rowem Mariańskim na przykład zamknięty. Wymyślimy jeszcze dokładnie, co to jest. Czyli większość akcji będzie toczyć w metropolii, wielkie miasto w przyszłości. Okej, okay, czas. Czas. Co na temat czasu w tej przygodzie? Jeżeli
trzeba, co jeżeli warto jest, kiedy bohaterowie muszą się spieszyć, to powiedzmy, że w jedną noc wszystko musi się rozstrzygnąć, jak w powieściach Dana Browna. Zanim stanie świt, postacie gracze muszą skończyć. Co się ubiera na przykład jeden jakiś tam wysoko postawiony? Dajmy na to, że tak, tak. Jeśli mają się spieszyć, to warto zrobić przeszkody w postaci na przykład wielkich opadów śniegu, które utrudniają komunikację. Tak, i mamy wtedy wielką metropolię, w której siadł prąd. Wyobrażacie sobie to jako miejsce na sesję? Jak dzisiaj w Nowym Jorku siada prąd, to jest kataklizm. Jak za 20 lat w Nowym Jorku siądzie prąd, to nie będzie kataklizm, ale to będzie koniec świata dla Nowojorczyków. Więc tak, i to mamy czas i miejsce. Metropolia, w której siadł prąd, jest noc, działanie się rezerwowe obwody. Do świtu musimy skończyć. Musimy znaleźć, musimy wypełnić nasze zdanie. Jeżeli ktoś lubi grać w nocy i ma na to zdrowie, to może się umówić, prawda? Gramy w taki sposób, że jak będzie świt, to sorry chłopaki. Okej, teraz fabuła. Dość szybko będziemy musieli to zrobić. Nie wiem, czy stworzymy całość. Okej, mamy przebudzenie. Mamy ten pierwszy urzędnik korporacji zabity. Okej. Być może zginęło paru. Najemnicy otrzymują zlecenie z korporacji. Ktoś morduje naszych ludzi. Oni umierają w jakichś dziwnych okolicznościach. Jesteście najlepsi. Znajdźcie go. Macie jedną noc. Najemnicy nie muszą od razu wiedzieć, dlaczego mają tylko jedną noc, prawda? Zrobimy wątki spiskowe. Możemy dołożyć je w trakcie. Nie będzie wiadomo, kto mówi prawdę. Jeżeli ktoś lubi iluminatich, masonów, rowerzystów i inne grupy rządzące światem, to może je wprowadzić, włączyć w taką sesję. Załóżmy, że te kilka pierwszych punktów przeszliśmy. Najemnicy docierają do miejsca, w którym zaczynają szukać informacji. Jest rozwinięte śledztwo. Jak może przebiegać śledztwo? Jak mogą szukać informacji najemnicy w metropolii w nocy, w której padł prąd? Przeglądać dane bankowe martwych pracowników korporacji, którzy zginęli. Tak, jedna możliwość. Co jeszcze? Dane bankowe bez prądu. Może muszą uruchomić wydruki, może jakieś zasilanie muszą uruchomić. Zasilanie awaryjne albo wydruki. Zasilanie awaryjne jest o tyle ciekawym pomysłem, nie można z nim przesadzić, bo wtedy cały potencjał braku prądu nam zginie w sesji. Może muszą mieć baterie jakieś, tak? No możesz odpalić komputer, który masz fizycznie przy sobie, ale nie połączysz się z siecią. Tak, i dodatkowo czarny rynek. Przeglądasz to, co jest na dysku, ale nie włamiesz się na przykład do banku. Tak, jest czarny rynek, pojawiają się handlarze takimi przenośnymi bateriami, bo nikt na świecie nie sądził, że można w Nowym Jorku, niech to będzie Nowy Jork, że można w Nowym Jorku w tym momencie odciąć prąd, a się okazało, że biomózg jest w stanie coś takiego zrobić. No i okej, mamy ten odcięty prąd, mamy wątek na sesję, prawda? Handlarze, czarny rynek, okaże się, że będzie trzeba sprzedać rękę, żeby kupić baterię. Żartuję trochę z tą ręką, ale wszczep na przykład. Jeżeli się zgodzisz, żebyśmy ci wymontowali wszczepy, które pozwalają ci wchodzić do sieci, nie ma prądu. Jeżeli się zgodzisz, żebyśmy, nie wiem, wymontowali ci wszczepy, które pozwalają ci strzelać, to będzie problem dla postaci, to za te wszczepy dostaniecie komputer, nie wiem, baterię, coś, co wam pozwoli znaleźć informacje. Kolejne źródło. Jakie jeszcze źródła informacji? Ktoś żywy może? Ulica, slumsy. Ktoś lubi takie sceny Blade Runner, prawda? Znowu inspiracja filmowa. Właśnie, no jakiś naukowiec. I znowu możemy go powiązać z tymi najemnikami w jakiś sposób. To nie wiem, czy mentor będzie tutaj pasował, ale na przykład powiedzmy, że oni wszyscy się interesują tymi wszczepami do lepszych broni, a ten naukowiec to jest gość, który je wymyślił. I on jest naprawdę, to jest coś takiego jak, nie wiem, załóżmy, że ja chcę zostać profesorem, nie wiem, biologii, przychodzę na wykład jako noblista, wow. A taki gość to jest więcej niż noblista, prawda? Ten, co wymyślił coś. Może się pojawić przy okazji wątek handel bronią, nielegalna broń. Naukowiec, który z jednej strony wymyślił coś, czym ludzie do siebie strzelają,
a z drugiej strony nie wiadomo, jakie miał intencje. Może, to, może jak Einstein, kiedy pracował nad jakimiś obwodami, nie myślał o tym, że z tego zostanie skonstruowane uzbrojenie dla wojska. Tak jak u Einstein nie myślał o tym, że broń atomowa będzie łatwiejsza do skonstruowania dzięki jego dokonaniom fizycznym. Okej. Okay. Teraz zasada zabójstw. Co łączy ofiary tego biomózgu? Wiele, że to są ludzie z korporacji. Tak? Pracodawca. Pracodawca. Pracowanie dla wspólnego człowieka. Wszyscy byli połączeni z siecią do chwili śmierci. O, i w ten sposób na przykład do nich dotarł, że w którymś momencie... Ale nie ma prądu. Tuż przed, na przykład tu okazuje się, że tuż przed włączeniem prądu zginęło czterech ludzi. I tutaj mamy problem taki, że nie możemy podstawić tego drugiego morderstwa, które ma nas w jakiś sposób nam przyspieszyć, bardziej nakierować, bo nie mamy tej sieci. Tak? Jeżeli się na tym oprzemy, no to w pewien sposób ograniczamy swoje możliwości. Owszem, można, tylko że zabiera nam to na przykład taki motyw, żeby popchnąć graczy do przodu, jak za bardzo się nam ociągają i nie za bardzo wiedzą, co dalej zrobić. Masz rację. Tak, może brak prądu może być wynikiem działań korporacji, przez co biomózg nie może dotrzeć do poszczególnych ludzi. Zgadza się. A może woda awaryjna, ale tylko na miejscu. Może zróbmy taką sytuację, że faktycznie gracze myślą, że to zajmie im dużo czasu rozwiązanie tego, natomiast się okazuje, że nie ma prądu dlatego, że biomózg wykonał operację, która cały ten prąd wzięła i to już kulminacyjny moment jest, tak? Czyli on już posiada tą całą energię potrzebną do czegoś, tak? I oni raptem nie mają faktycznie, no teraz mamy ten do świtu, tak? W tym momencie już. Okej, czyli tak, no zobaczcie, mamy alternatywy, nie musimy teraz rozstrzygać. Na sesji one mogą się pojawić jako równolegle możliwości i nie musi być powiedziane od razu, która jest prawdziwa. Kto wyłączył ten prąd właściwie? Wydawałoby się, że proste pytanie, kto wyłączył światło, a tymczasem odgrywa istotną rolę w przygodzie. Ale wracając do tego problemu, który ty słusznie poruszyłeś. Co można wymyślić, żeby ociągających się bohaterów, a więc też i graczy, skłonić do tego, żeby się mniej ociągali? Czyli ten wątek jeszcze jednego trupa. No ja mam pomysł. U mnie w cyberpunku sieć była bezprzewodowa, no, co jest dość chyba logiczne i zgodne z trendami obecnymi. I w momencie, kiedy nie ma prądu, ludzie zaczęli wracać do kabelków, czyli stare laptopy otwierać, podłączać kabelek. A jak już jest kabelek, łatwiej śledzić tę informację, która po tym kabelku leci. Serwer, serwera i tak dalej. I w ten sposób, jeśli znajdą kolejną ofiarę, która przez kabelek się podłączyła, oni dotrą do tego laboratorium pod wodą, serwer w łodzi podwodnej chłodzony. Będą w stanie wykryć. Pamiętajmy, że oni mieli szukać informacji między innymi od żywych ludzi. I w ten sposób mogło się natknąć na kogoś, kto już nie żyje. Tak. Okej, okay, przejdźmy do kulminacji, bo czas nam się kończy i następuje kulminacja. A więc kulminacja. Jak wyobrażałem sobie kulminacyjną scenę w takim scenariuszu? Muszą go jakoś przeładować za dużo, ileś tam informacji powysłać, których nie wyrobi, tak? Jakoś się dostali na ten podwodny okręt, musieli zdobyć środek transportu, są tam. I okej, okay, ktoś grał w Deus Ex może? Polecam. To zakończenie, teraz mi się przypomniało, jeżeli kiedyś będziecie grali, to może się wam przypomni ta scena teraz z tego naszego scenariusza, ale to dygresja. Okej, okay. Przeładowanie prądu jest jedna z możliwości. Biomózg jest ukryty za tysiącem kuloodpornych szyb, ale można wykorzystać nasze kompetencje informatyczne, jako najemnicy coś też umiemy zrobić. Albo jeżeli wolimy, żeby bohaterowie graczy mogli się wykazać siłą, sprawnością, to być może będą jakieś, wiecie, przewodnik interakcyjny. Odciąć do finalnie. Albo w ogóle odciąć. Nie zapominajmy, że tak naprawdę ten biomózg został skonstruowany po to, żeby zapobiec apokalipsie, więc tutaj jest też ten dylemat moralny, czy naprawdę mamy go wyłączyć, w jaki sposób gracze mają się dowiedzieć o tym, że on jednak jest dobry, a... Mogą wiedzieć od początku, a mogą się dopiero dowiedzieć w trakcie, że robią jednak coś złego. Może być tak, że zbierali informacje stopniowo nie tylko na temat ofiar, ale też na temat głównego pracodawcy i doprowadziło ich to dwoma torami, po pierwsze do biomózgu, a po drugie do szefa korporacji, na której pracują i okazuje się, że ten szef z jakiegoś powodu
jest tuż przy mózgu, bo na przykład on wie, w jaki sposób to wszystko wyłączyć. Jest jedyną osobą, bo on zaprojektował, dajmy na to, ten okręt i wie, w jaki sposób można tam odłączyć zasilanie. I w tym momencie postacie graczy, ci najemnicy, staną przed tym szefem korporacji, ich najwyższym pracodawcą, i będą mieli wybór taki: zniszczyć tak naprawdę świat, albo jeżeli chcemy dalej grać w Cyberpunku, to możemy trochę ograniczyć skalę, na przykład zniszczyć Nowy Jork, albo też pójść za szefem korporacji i dostać niewyobrażalnie dużo kasy, wszystkie super wszczepy. Przecież wy rozwalacie coś, co nawet nie jest człowiekiem. Jeżeli chcemy jeszcze się pobawić, to możemy zrobić tak, że ten biomózg jest na bazie jakiegoś dawnego znajomego tych najemników, kolejny super naukowiec, który z nimi miał jakieś związki w przeszłości. I tak może na przykład wykonać kulminacja. Ponieważ rzeczywiście zbliżyliśmy się bardzo do końca czasu i zaczynamy od drugiej strony, teraz zaczynamy się oddalać od krańca czasu zamiast się zbliżać, to dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, że bardzo dziękuję wam za obecność i za uwagę. Druga rzecz, że to jest jedna kondycja przykładowa, dzwonek szkolny. Natomiast w tym tekście, który jest na handoutach, w tym ostatnim, tam jest parę tekstów, które ja napisałem, z piątym jest kilka źródeł słowników, terminów literackich, czasami słowników konwencji. Jest kilka miejsc, które można zajrzeć, papierowych, są doły papierowe, można też kwieci, ale papierowe to są cały czas dobre źródła konwencji, bo konwencje nie zmieniają się tak szybko, nie giną tak łatwo. To, co 50 lat temu napisano w słowniku Władcy Pierścieni, są oczywiście nowsze słowniki, ale to, co napisano na temat Władcy Pierścieni, cały czas sporo nam mówi na temat pewnego typu konwencji, który można, prawda? Ludzie grają w dziedzinie, można przystać. Więc to jest narzędzie nie tylko do tego, żeby tworzyć śledztwo z potworem, ale ten sposób myślenia można wykorzystać, żeby tworzyć scenariusze w bardzo wielu różnych konwencjach, czego wam sobie życzę i będę się dziękuję.